Siemanko, tu Przemek, a dzięki mnie nie spojrzycie już drugi raz tak samo na Project Playtime. Bo dziś będziemy hakować tę grę i odkrywać tajemnicze miejsca. Bo czy wiecie, czy na przykład w Project Playtime znajduje się tajny, ukryty pokój, który zobaczycie tylko u mnie, tylko dzięki mnie? A w dzisiejszym odcinku macie challenge, bo jeżeli będzie pod nim 10 tysięcy łapek w górę, to idę do marketu i krzyczę Boxy, bu tutaj jest. Nie zapomnijcie także o subie z dzwoneczkiem. A w tym odcinku do zgarnięcia 3 dyszki PSC. Wystarczy, że napiszesz w komentarzu Boxy Bu. Wyniki w kolejnym filmie. Także zapraszam do oglądania i jedziemy z tym śledziem. Żeby mój mod działał, to pierwsze co muszę zrobić, to schostować grę. I oczywiście będziemy tutaj LAN-em, czyli takim serwerem wewnętrznym, gdzie tylko ja będę grał. No i też zaznaczamy, że tylko dla przyjaciół, no żeby też nam nikt nie dołączał. I pierwsze co sprawdzimy, pierwszą mapę jaką sprawdzimy, to jest właśnie teatr. Startujemy grę i zaraz zobaczycie, jakie tutaj smaczki będą dla nas przygotowane w projekcie Playtime. Jak widzicie, jesteśmy normalnie w poczekalni. Jest 1 na 7 graczy, ale nam to wcale nie przeszkadza w tym, żeby tutaj użyć naszej magicznej konsoli i w tym momencie patrzcie co się dzieje, nie sądziłem, że to jest w ogóle możliwe tutaj w projekcie Playtime, ale możemy wyjść sobie jakby ze swojego ciała i zwiedzać całą fabrykę, tak jak to było w Poki Playtime. Jeżeli pamiętacie, oglądacie moje odcinki, jesteście moimi stałymi widzami, to wiecie o co chodzi. No i możemy się nareszcie przyglądać każdemu szczegółowi, możemy przejść na drugą stronę peronu, co wcześniej było po prostu niemożliwe. Widzimy, że wygląda to dosłownie tak samo jak ta, po której my stoimy. Także tutaj nie ma nic ciekawego, ale to po kolei, wszystko po kolei, drodzy widzowie. Pierwszą tajemnicą, jaką zauważyłem, jest to, że cała mapa, cały teatr jest położony w podziemiach, czyli dworzec, ten peron jest nad, zobaczcie, całą mapą. Czyli to ciekawostka, że jednak tutaj wydawałoby się, że to dworzec jest podziemny, a nie odwrotnie. No i pierwsze co możemy tutaj zauważyć, to to, że na ścianach, na suficie są prawdopodobnie tańczące kissimissi. No są one co prawda brązowe, ale to chyba po prostu taka tekstura. No ale poza jest bardzo taka podobna do kissimissi, więc obstawiam, że to jest po prostu ona. Szukam tutaj jakichś ukrytych pomieszczeń i mam nadzieję, że takie znajdę. Wylecimy trochę za mapę i o, coś tutaj widzę ciekawego. Co to jest? Co my tutaj mamy? Jakąś ścianę, jakiś vent, okej. I co? Ej, widzowie, co tutaj się dzieje? Jest Huggy Wuggy, jest Mami Longlegs i jest Boxy Boo w jednym pomieszczeniu. I to pomieszczenie w ogóle przypomina wybór naszej postaci, jakby tych skinów w menu. Że wiecie, jak sobie wybieramy na przykład Boxy Boo, możemy wybrać Huggy Wuggy, to po prostu to jest to zamknięcie. To jest ten jakby taki pokój za szkłem i tutaj są wszystkie te postacie w jednym. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnego połączenia z tą mapą, z tym jakby teatrem. To jest wszystko nad nim się znajduje, także pierwsze tajemnicze pomieszczenie już odnaleźliśmy, co jest mega, mega, mega naprawdę ciekawe. No i oprócz tego, że mogę tutaj latać, robić sobie dosłownie wszystko, to oczywiście mogę też jeszcze użyć tajnej nadprzyrodzonej mocy, takiej jak na przykład to. Mogę usuwać wszystko, na przykład mogę usunąć to, mogę usunąć tą maszynę. No mogę tutaj robić dosłownie wszystko. Co ciekawe, to tutaj mamy peron, na który normalnie byśmy przyjechali pociągiem, gdybyśmy wystartowali tą grę. A przecież peron, na którym się respimy, jest ta poczekalnia, znajduje się totalnie wyżej. Gdzie ja ją zgubiłem? Gdzie ja zgubiłem ten peron? Tutaj zgubiłem. Oj. O. Tutaj jesteśmy. No i popatrzcie, mówiłem wam, że teatr jest w podziemiach, ale jednak chyba ta teoria będzie tutaj obalona i chyba po prostu, no, twórcy ją zlokalizowali gdzieś wyżej i nie ma to związku. Także też tutaj to prostuję, żeby nie dawać wam jakiegoś fake infa, żebyście nie mówili, że Przemek tutaj was okłamuje. My na razie sobie tak będziemy ogólnie latać po mapie i szukać jakichś ciekawych smaczków, a jeżeli chcecie więcej ciekawostek i ukrytych rzeczy z projektu Playtime, to już teraz zostawcie suba, dzwoneczkiem i łapkę w górę, bo obiecuję wam, że takich filmów będzie pojawiało się tutaj dużo, dużo więcej, a każdy z nich będzie naprawdę kozacki. Widzimy tutaj na przykład głowę Huggy Wuggy'ego i głowę kissimissi. To są przebrania, kostiumy Huggy Wuggy i kissimissi. Ej, ja bym chciał to kupić normalnie, gdyby tylko była taka możliwość, to bym kupił takie...
przebranie Kissimissi, bo Hagiwagi przebranie już mam, ale Kissimissi jeszcze nie mam. Tutaj jest bardzo ciekawe miejsce na tej mapie, bo oprócz tego, że oczywiście Hagiwagi jest na blue screenie, tak jak ja jestem, bo wy tego nie widzicie, ja mam z kolei takie zielone tło za sobą, ale nie to jest to najważniejsze, ponieważ na przykład ciekawią mnie te certyfikaty, które tutaj z tego, co mi się wydaje, są nadawane jakby za jakąś dobrą, za dobrze wykonaną pracę zgodnie ze standardami i właśnie ciekawi mnie, o kogo tu chodzi. H, serduszko i M. Raczej, jakby to był ktoś dorosły, to nie otrzymałby certyfikatu z jakimś serduszkiem. Na przykład tutaj totalnie nie wiadomo, kto otrzymał ten certyfikat. Jakieś tutaj są S-y, floresy. Także to na pewno może być jakaś wskazówka, jakaś tutaj tajemnica, która ma wpływ na całą fabułę tego projektu Playtime. Myślę, że będę tutaj starał się połączyć te kropki i jakoś przekazać wam w kolejnym odcinku informacje, co z tymi certyfikatami autorzy mieli na myśli. Bo takie rzeczy w Poppy Playtime nie pojawiają się moim zdaniem bez przypadku. To zawsze ma jakieś drugie dno. W ogóle to pomieszczenie jest pełne jakichś statuetek, jakichś różnych nagród. To mnie bardzo ciekawi. Może tutaj były jakieś plebiscyty organizowane, coś na ala, mam na myśli Oscarów, bo skoro jest kamera, zobaczcie, tutaj dosłownie obok, zaraz wam pokażę, tu gdzie byliśmy z tym certyfikatem, to zobaczcie, jest multum taśm filmowych, jest właśnie tutaj takie tło z Hagiwagim, a pomieszczenie obok to jest właśnie z tymi statuetkami, które no przypominają mi jakieś Oscary. Pełno sobie takich nagród. Może w fabryce Playtime były organizowane jakieś konkursy? Jakie? Tego jeszcze niestety nie wiem, ale to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo tu jest multum takich rzeczy. Znowu są taśmy filmowe, także to ma jakiś związek, to ma jakiś sens. I naprawdę widzę, że projekt Playtime nie jest tylko zwykłą grą multiplayer, ale tu naprawdę jest dużo smaczków i różnych ciekawych rzeczy, o których nie miałem totalnie pojęcia, bo myślałem, że to bardziej w takich grach typu Poppy Playtime Chapter 2 jest więcej takich sekretów, a to jest głównie nastawiona produkcja na rozrywkę. Ale no czymże byłaby Poppy Playtime bez jakichś smaczków, dlatego ja tutaj już się przestaję kręcić w kółko, tylko szukam kolejnych pomieszczeń, a uwierzcie mi, zobaczcie, ta mapa jest naprawdę gigantyczna i połapać się tutaj... O, co tu było? Ej, odkryłem... Co? Czyli zobaczcie, gdzie znajduje się tak zwane szambo, jak ja to nazywam, czyli miejsce, gdzie jesteśmy wrzucani przez Hagiego Wagiego albo Mami Longlegs. One się znajduje nad teatrem i tutaj wlatujemy, czyli w ogóle niezgodnie z jakby prawami fizyki, bo lecimy niby do dołu, to tam są przecież te takie zbiorniki z tymi szambami, o właśnie tutaj są takie te włazy, a okazuje się, że tak naprawdę lecimy do góry. No bardzo, bardzo ciekawe, zobaczcie. O, jesteśmy. I co jest tutaj w tych, czy tutaj są Hagiwagi? Matko, jak tu jest ciemno. Nic nie widać, widzowie. Ale tutaj... Powiem wam, że chyba modeli Hagiwagich tutaj nie ma, z tego co widzę. No ale tu jest masakrycznie ciemno, więc możliwe, że po prostu jakbym rozjaśnił ten ekran w jakiś sposób, to udałoby się do tego dotrzeć, ale jak na razie, no jest ciężko. No i mapa rzeczywiście robi wrażenie, widzowie. Popatrzcie, na przykład zauważyłem, że na biurku są chrupki PJ-a. To jest bardzo ciekawe, że fabryka Playtime to nie tylko była fabryka zabawek, ale też wypuszczali na rynek swoje własne chrupki, czyli żywność. Tego nie wiedzieliśmy i to jest pewna ciekawostka tutaj. No takich rzeczy tu jest multum, naprawdę, obiecuję wam, że przejrzę każdy zakamarek i co? Baby Hagiwagi! On istnieje, zobaczcie, to jest tutaj ten maluszek, figurka. Niesamowite, czyli te wszystkie teorie, że ten baby Hagiwagi istnieje, w tym momencie chyba się potwierdzają, bo widzę, że tutaj na tych biurkach, na takich małych szczegółach jest tutaj bardzo dużo rzeczy poukrywane. O, tutaj chyba kolejne chrupki, ale kogo innego? Jakieś drażetki tego, Brona i kubeczek jaki fajny, no coś takiego to ja bym powijał, gdyby taki kubeczek był do kupienia. Playtime Lemoniada i jeszcze batoniki Banzo Bunny. Ej, no naprawdę, to bym kupował. Tak samo bym kupował, proszę, Poppy Playtime, wypuśćcie to na rynek. A wszystkie rzeczy, popatrzcie, są w tym automacie. Batonik Hagiwagi, batonik kotopszczółka. No tego jest po prostu multum. Ja już bym chciał wrzucić tu monetę i naprawdę to kupić, ale niestety się nie da. I widzę, że ten asortyment był naprawdę, naprawdę spory. Robi wrażenie. Ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Poppy Cola. A tutaj w ogóle jakieś robaczki, patrzcie. One są, jak się przybliży, jakie one są duże. Co to są w ogóle za robaki? Dlaczego one tutaj są? Czy to dlatego, że ktoś tu zostawił tego śmiecia? Dlatego one tutaj są? No nawet takie szczegóły, których wcześniej nie zauważyłem, że one takie się robaczki.
ptaszki biegają po ścianach, no naprawdę chylę czoła twórcy gry. A sprawdźmy na przykład, czy jest coś w śmietniku, jakieś ostatnie menele sprawdźmy i jakieś są chrupki tutaj, także nawet takie szczegóły, no naprawdę. Co mnie, moi drodzy widzowie, niepokoi, to wsłuchajcie się teraz, ja nic nie będę mówił, i wsłuchajcie się w dźwięk gry. Nie wiem, czy macie to samo wrażenie, ale mi się wydaje, że to jest ewidentnie dźwięk klikania na klawiaturze, po prostu pisania, co jest totalnie creepy, bo za biurkiem nie widać nikogo, nikt tutaj nigdzie nie siedzi, a jakby słychać ewidentnie, moim zdaniem, to jest dźwięk pisania na klawiaturze, więc czy fabryka Playtime posiada jeszcze jakieś niewidzialne postaci, jakieś duchy, tego może też się w przyszłości dowiemy, może to jest jakaś trafna poszlaka. Słuchajcie, moi drodzy, wydaje mi się, że pokazałem wam już większość mapy i najciekawsze rzeczy, które udało mi się znaleźć, będę szukał kolejnych, także zostawcie suba, dzwoneczkiem i łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę i w kolejnym odcinku pokażę wam drugą mapę. Zhakujemy drugą mapę i zobaczymy, czy tam kryją się jakieś tajemnicze pomieszczenia albo jakieś creepy elementy.